Możecie zobaczyć moją kolonię Tetramorium Similimum. Jest to kolonia, która wywodzi się z Afryki, wiecie, została sprowadzona do Europy. Te mrówki są jednym z bardziej inwazyjnych gatunków na świecie. Można je stawiać spokojnie obok Feidole megacephala lub Tetramorium bicarinatum. Mrówki te mają rójki najprawdopodobniej klasyczne lub też mogą roić się w gnieździe, trochę nie wiem, bo szczerze to co ja u siebie obserwowałem to było dość dziwne, bo teoretycznie mrówki te mają bardzo często, wiecie, pojawiające się formy płciowe. W ogóle jak do mnie kolonia trafiła, to praktycznie chyba po 2 miesiącach już pojawiły się pierwsze formy płciowe, co nie ukrywając było dla mnie bardzo satysfakcjonujące. A z drugiej strony, no nic z tego nie wychodziło potem i one były, znikały. I nawet kiedyś zrobiły pewien przypał, że zrobiąc sobie rójkę na środku zbiornika, w którym były, no to one wylatując chwytały się siatki. I tam była jakaś nieszczelność i mrówki wychodziły sobie poza tę siatkę, no i leciały sobie dalej. I tak oto samiec mi na przykład wylądował na ręce i potem odkryłem właśnie tę nieszczelność i musiałem ją szybko załatać, bo jeżeli by bariera padła, no to mrówki te mogłyby mi uciec. Ale na szczęście no nic się takiego nie wydarzyło i mrówki są ze mną po dziś dzień. Sama kolonia cały czas się roi i co chwilę ma formy płciowe. Też jednocześnie jest tak, że pojawiła się nowa królowa. Teoretycznie, tak podejrzewam, że jest nową królową, z prostej przyczyny, bo siedzi z potomstwem i się nim cały czas opiekuje wraz z drugą królową, która jest na wacie. Jeszcze jest trzecia, która chodzi, ale ona wychodzi sobie na arenę, więc podejrzewam, że nie jest zaplemniona, ale podejrzewam tę drugą o bycie zaplemnioną. Więc teoretycznie mogło dojść do jakiejś kazirodczej rójki, ale no, jak już mówiłem, zaobserwowałem, że te mrówki potrafią lecieć normalnie. I teoretycznie można je rozmnożyć, nawet robiąc, wiecie, odpowiednio spory zbiornik, chyba dałoby się je rozmnożyć, ale w praktyce, no to jest tak, że trochę nie wiadomo. Więc jeżeli wy macie też jakieś informacje na ten temat, albo macie jakiś artykuł naukowy, który mógłby rzucić więcej światła na ten gatunek, byłbym wdzięczny. Osobiście te mrówki są bardzo wygodne w hodowli, są wręcz bym powiedział proste. Jeżeli chodzi też o jakąś żarłoczność, czy też ich furażerowanie, no to jest ono, ale nie jest jakieś spektakularne, porównywalne do Tetramorium bicarinatum. Pamiętaj drogi widzu, żeby zajrzeć do partnera naszego kanału, czyli Ants Invasion. Mają bardzo duży wybór mrówek, luknij proszę w link w opisie. I mrówki te są dość malutkie. W porównaniu na przykład do Tetramorium bicarinatum, które są małe, no to one są jeszcze mniejsze. I królowa wzięła sobie chyba na challenge, żeby być jak najbardziej podobna do samych robotnic. Bo jak u Tetramorium bicarinatum trudno jest czasem rozpoznać królową, to u tych mrówek to jeszcze jest bardziej trudne. I trochę po kolorystyce samej królowej, że ona jest trochę ciemniejsza i że jest delikatnie większa. No i klasycznie, że wiecie, ma rozbudowane plecy, mięśnie do skrzydeł, no i odwłok jest delikatnie większy, naprawdę delikatnie większy od robotnic. Tak możecie rozpoznać u tych mrówek królową, ale jest to trudne. Ja sam osobiście mam z tym czasem problemy, więc pomyślcie sobie, co może być taki bardziej niedoświadczony hodowca. Osobiście ja uważam, że te mrówki są fajne jako ciekawostka lub jeżeli macie miejsce na hodowli, żeby sobie je dodać. Nie polecałbym ich brać jako, nie wiem, plan biznesowy. I dla osób nieobeznanych z mrówkami, to z niektórych kolonii mrówek da się spokojnie zarabiać. Przykładowo sprzedając poczwarki u Feidole Palidula, jesteście w stanie sobie zwrócić koszt kupna kolonii, jeżeli macie już ją w miarę sporą. Ja na przykład zarobiłem ze swojej kolonii, tak, nie wiem, jak ją kupiłem za 60 zł z 20-30 robotnicami, no to zwróciło mi się 3-krotnie. To możecie sobie policzyć mniej więcej, ile musiałem z niej zarobić. I wielu gatunków mrówek da się tak zrobić, sprzedając na przykład poczwarki lub też je rozmnażając. Na przykład, nie wiem, Tetramorium bicarinatum, Feidole megacephala, Linepithema humile. Wiele jest gatunków, które możecie rozmnażać i sprzedawać, tylko że też musicie pamiętać, że nie zawsze to wychodzi. No i też pojawiają się jakieś małe reperkusje z tym związane z waszymi koloniami. Dlatego możemy teraz przejść do Feidole megacephala, bo jak pamiętacie, to miałem dużą kolonię Feidole megacephala, która mieszkała w takim ala paludarium wielogatunkowym. No i wyszło na to, że przełowiłem kolonię swoich mrówek i wręcz zniszczyłem swoją hodowlę Feidole megacephala. Właśnie to wynika z tego, że jeżeli sprzedajecie jakieś mrówki, pamiętajcie, żeby nie dojeżdżać do zera i miejcie w tym umiar. Bo ja go nie miałem, jak kolonia, wiecie, miała chyba z 20 królowych, to została w tym momencie jedna. W mojej drugiej kolonii, która miała chyba też około 20 królowych, zostały dwie.
No i zostały mi finalnie na hodowli 3 królowe fejdole megacefala i cały czas dostaję zapytania, czy będę mieć kolejne królowe, więc pomyślcie sobie, jak ja mam tutaj, wiecie, presję na głowie, bo mógłbym mieć teraz dużo więcej pieniążków niż ja mam obecnie, a z drugiej strony bardzo chciałbym pokazywać te mrówki, a nie mam teraz za bardzo co wam pokazywać z tych mrówek. Odbudowywanie kolonii jest trochę mozolne, no bo to jest tak, że muszę je karmić, patrzeć jak rośnie, czy pojawiają się już, wiecie, nowe formy płciowe. No i tak naprawdę tyle wygląda z ich hodowli, a one się robią ciekawsze, wiecie, jak zrobi się już ich 10 tysięcy robotnic i wiecie, one całe formikarium forażerują. To jest piękna sprawa, fajnie się to obserwuje, ale mimo tego na ten moment nie ma za bardzo co wam pokazać z tych oto mrówek. No i to jest taki mój grzeszek, który ja zrobiłem. Innym za to grzeszkiem, który ja zrobiłem, to dopuściłem do tego, żeby były u mnie muszki mięsówki. Macie tutaj patent, który ostatnio sobie dość dobrze dopracowałem, czyli macie pudełeczko, którym jest, wiecie, trochę trupków, jest bardzo śmierdzące i pewnie do końca niezdrowe, żeby było, wiecie, to normalnie na pokoju, ale bardzo dobrze przyciąga to muszki mięsówki i jak już wam się zlecą tam muszki mięsówki, macie to na pół godziny do zamrażarki, następnie to wyciągacie, no i macie kolejny raz gotową pułapkę. Nie musicie, wiecie, cały czas tych pułapek wymieniać, tylko możecie sobie zrobić 2-3 tego typu pułapki. I to jest taki mój protip dla was. Ale jak już wspominałem wcześniej, no to niestety te muszki, mięsówki bardzo dokopowywały moim koloniom mrówek. W głównej mierze Carebara diversa dostawała mocno po dupie, albo też Camponotus singularis. Jak Carebara diversa już się tak w miarę odbudowują, no to Camponotus singularis bardzo długi czas, wiecie, wpadła mi w stagnację i z 20 robotnic wróciliśmy do paru robotnic, więc jest to dla mnie spory regres i spory zawód i jednocześnie mam do siebie przez to bardzo dużo pretensji. Na ten moment nadal są mięsówki, ale na szczęście do ich zbiornika na ten moment się nie wybierają za bardzo, więc o tyle dobrze, ale teraz to trochę pilnuję i też zwracam na to uwagę. No i u tych mrówek możecie teraz zobaczyć to, że pojawiły się w końcu jajeczka oraz już larwa ładna rośnie, więc wyszliśmy ze stagnacji i w końcu kolonia idzie się odbudowywać. Więc myślałem już nad tym, żeby mrówki przeprowadzić z formikarium do próbówki na chwilę, żeby posprzątać im to gniazdo, ale potem przyszedł mi dość ciekawy pomysł, co się stanie, jak rozkręcę to gniazdo i umyję po prostu pleksę, no i przekręcę z powrotem. Więc podjąłem się tego zadania, odkręciłem całą pleksę, ściągnąłem ją i ku mojemu zdziwieniu mrówki średnio się zestresowały, oczywiście jakiś tam stres był, ale to nie był jakiś, wiecie, taki stres, że mrówki łapią potomstwo i uciekają, tylko takie, o Boże, coś tu się dzieje. I ja byłem w totalnym szoku i takie miałem, he? Mrówki miały takie, he? Wszedłem, umyłem tą pleksę, wróciłem, wsadziłem ją na miejsce. Zasadniczo u mrówek się nic więcej nie zmieniło, poza tym, że królowa na chwilę poszła do wejścia gniazda i zaczęła, wiecie, tam robić bulldoga i chronić wejście do gniazda. No i w sumie to tyle. Przykręciłem te śrubki z powrotem. No i kolonie możemy teraz dużo lepiej oglądać. Byłem w totalnym szoku, ale jednocześnie też sobie przypomniałem, że te mrówki w ogóle są bardzo dużymi czyściochami. Co oczywiście, jak spojrzycie na to gniazdo, powiecie mi, co ty pierdzielisz, Polenat, przecież tu jest syf. Ale ten syf zrobiły mięsówki, nie zrobiły to mrówki. Camponotus singularis były jednym z bardziej czystszych mrówek, jakie miałem u siebie na formikariach i one w ogóle, wiecie, miały bardzo czyściutko na tym właśnie formikarium, jak sobie patrzę na stare nagrania. No i zasadniczo wiele się nie zmieniło.